Michał. W domu było ćwiczyć. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie, tym bardziej, że do dzisiejszego koncertu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 300 lat. Zamówiliśmy odpowiednie aranżacje u najwybitniejszych kompozytorów muzyki klasycznej i wszyscy przyjęli zamówienie. Znaczy, jeden wyjątek tylko jest, Beethoven nie przyjął zamówienia. Okazuje się, że Beethoven już wcześniej wszystkie swoje kompozycje przekazał bezpośrednio do rąk pani Penderecki. No ale gramy muzykę Bacha, Mozarta, Bizeta, Rachmaninowa i no pewnie Państwo wiedzą, że nie jest to działalność, która gwarantuje zysk, dlatego jest nam niezwykle miło, że Państwo są. Świadczy to o tym, że Państwo w sposób absolutnie świadomy i odpowiedzialny kupili bilety.
Zabrania do wcipu. Bernard Mielasz oraz soliści Marcin Pomykała, Renata Drost, Anita Rybalska, Kamil Pękala. Renata jest najstarsza. Przez chwilę mieliśmy muzykę naprawdę piękną, czyli instrumentalną muzykę, ale opera jest czymś, do czego warto wrócić, bo w operze jest mnóstwo ciekawych pracowników. To jest ogromna instytucja, naprawdę jest tam co sponsorować. I ci pracownicy to tak, są krawcy, są szewcy, kucharze, muzycy, jest dyrygent i są śpiewacy. Najróżniejsze rodzaje śpiewaków tam są. Wszyscy są okropni, ale najbardziej okropne są sopranistki. Sopranistki to jest naprawdę, no, po prostu zgroza. Sopranistki to znaczy nie jest najgorzej, nie? Naprawdę nie jest najgorzej. Prawda, współczesna sopranistka jest ładna, zgrabna, w miarę młoda i no w niczym moim zdaniem nie przypomina sopranistki XIX-wiecznej. Nie wiem, czy Państwo kiedyś widzieli sopranistkę XIX-wieczną, to one wyglądały jak hipopotamy. Ja uważam, że panią Renatę od hipopotama różni wszystko. Od pirani szminka. Pani Renata zresztą występuje często na bardzo odpowiedzialnych koncertach dla delegacji zagranicznych, europejskich, światowych. Zawsze sobie wtedy zadaję pytanie, dlaczego? Dysponuję sopranem, liryko spinto i znam liczne arie. Rozumiem. To mi wszystko tłumaczy, czyli co mam zaakompaniować? Mozart, Verdi, Rossini. Tak. Czyli Puccini. Jest, muszę powiedzieć. Tak powoli płynie. Powoli rozpościera przed nami niezwykle romantyczną treść. Dla mnie to trochę za powoli nawet. W telewizji mi to przewinął. No i przewijamy to. Thank you.
jak widać wyraźnie, sopran w operze służy do wyglądania. Sopran w operze służy do wyglądania, o tyle baryton w operze służy do umierania. Natomiast tenor w operze trzymany jest z powodów marketingowych oraz do późniejszej odsprzedaży.
Marcin Pomykała, Kamil Pękala, Anita Rywalska oraz najstarsza z nich Renata Drost. Czyli opera w komplecie. Anita, Kamil, Marcin oraz Renata. A teraz są Państwo już publicznością naprawdę operowo doświadczoną. Dlatego należy Państwu najprawdziwszy operowy finał, który tym razem rozpocznie recitatyw barytona. Witaj Warszawa! Bawimy się! Pierwsza para nie wyprzedza, wszystkie rzędy bawią się wspólnie z nami! Tak jest! Gdy nad nami niebo płacze, mogą twoje piękne włosy, piękny list spotkali nasze, jak listonosz gdzieś unosi. Nad górami słońce świeci, księżyc świeci za górami. Jedno z drugim się przegania, a my się kochamy. Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje. To ja kocham oczy twoje, do szaleństwa, do wieczora. Jeje, żono moja, serce moje, nie ma takich. Kamil, Anita, Renata i Marcin. No, mam ewidentne wrażenie, proszę Państwa, że Państwo już polubili orkiestrę Filharmonii Dowcipu. Bo ja ich nie lubię. Znaczy doceniam, oczywiście doceniam umiejętności kolegów muzyków, doceniam, bo w sumie jakość brzmienia orkiestry jest sumą umiejętności wszystkich muzyków. Tak jak na przykład jakość brzmienia fortepianu jest sumą umiejętności jednego tylko muzyka. Ale to jest ogromna suma. Jest ogromna. Bardziej, że fortepian jest instrumentem niezwykłym, nieporównanie lepszym od wszystkich innych instrumentów. I można powiedzieć, że muzyka przez całą swoją historię dążyła do stworzenia czegoś tak wyjątkowego, tak pięknego jak fortepian i siedzący przy nim pianista. I dlatego fortepian w ubiegłym roku obchodził 300 lat swojego istnienia i jest to wspaniały instrument, tym bardziej, że cieszy się ogromnym szacunkiem, wręcz bałwochwalczym szacunkiem ze strony pozostałych instrumentów. I nic dziwnego, bo kompozytorzy klasyczni wiedzieli, że tylko fortepian jest w stanie oddać zamysł twórczy każdego kompozytora i stworzyli formę o nazwie koncert na fortepian z orkiestrą. Czyli takie dwa organizmy. Tu fortepian, tam tło. I ten koncert na fortepian, jak powiedziałem, oddaje zamysły wszystkich kompozytorów. Zamysł u każdego kompozytora był nieco inny. Czyli na przykład dla Bacha najważniejsza była matematyczna wręcz precyzja i doskonałość. Podczas gdy dla Mozarta to chodziło raczej o salonowy humor. Dla Beethovena najważniejsza była odwaga i bunt. Dla Chopina romantyczna, uduchowiona fraza. A dla Lista, brawura.
No i dlatego powstawały te koncerty na fortepian. Wśród tych koncertów jest jeden wyjątkowo piękny. Jest to koncert napisany przez Edwarda Grieg'a. To był romantyczny kompozytor i ciekawe, to był Norweg. Mieszkał w Norwegii i miał taki zwyczaj, że komponował wyłącznie w lecie, a ponieważ zima w Norwegii trwa 11 miesięcy i 2 tygodnie, napisał niewiele. Ale napisał właśnie ten piękny jeden koncert na fortepian w tonacji Amol, który teraz właśnie... którego teraz Państwu nie zagramy. Znaczy, abyśmy zagrali, gdybym dostał jeden akord od kolegów. Wystarczy mi jeden akord. Mogę? Jeden akord? No dobrze, ale tylko jeden.
No i teraz Państwo sami na własne oczy zobaczyli, jaka jest różnica między dyrygentem a pianistą. Znaczna. Tam jest władza. Tutaj talent. Fortepian jest moim instrumentem, ale nie powiem, że to jest koniec moich zainteresowań. Jeszcze interesuję się innymi działami muzyki, przede wszystkim niezwykle oryginalnym, jakim jest opera. Opera to jest coś naprawdę fascynującego i bardzo różnego od fortepianu. Nie ma żadnych podobieństw. Przedstawienie opery różni się od fortepianu, bo w fortepianie klapa jest na początku. I w ogóle operą się interesują inni ludzie niż państwo czy ja. Dwie grupy ludzi są, które się interesują operą, to jest tak. Albo tacy, którzy interesują się ogólnie operą i niczym więcej. I druga grupa to są biznesmeni, jeżeli nie chcą spotkać kogoś znajomego. Dlatego proszę się dziwić, na dzisiejszy koncert zaprosiłem najprawdziwszą śpiewaczkę operową. Najprawdziwsza śpiewaczka operowa, przed Państwem Anita Rybalska. To jesteśmy w operze. Bo w operze w ogóle wszystko jest inaczej. Nie wiem, czy Państwo to kiedyś przeżywali. No powiedzmy, przychodzimy do opery na przedstawienie na 19, kupujemy bilet, kupujemy program, siadamy w loży. Rozpoczyna się to przedstawienie, mija pierwsza godzina, przedstawienia mija druga godzina, mija trzecia godzina, patrzymy na zegarek, jest 19:20. Dlatego proszę się nie dziwić, że zaprosiłem na dzisiejszy koncert prawdziwą śpiewaczkę operową, pani Anita Rybalska. Zapraszam serdecznie. Dobrze, to ja Państwa czymś zajmę, bo w operze jest inaczej po prostu. Jest tam dużo tych wszystkich śpiewaczek. I te śpiewaczki są o tyle nieznośne, że mają jedną przykrą cechę. Tak? Że mianowicie no, taka śpiewaczka do ostatniej chwili nie może się zdecydować, co chce zaśpiewać. Dostatnio wychodzi na scenę, nie wie, co zaśpiewa. Dla mnie to już jest problem, a dla orkiestry koncert z taką śpiewaczką to jest groza. To jest gorsze nawet niż koncert za darmo. Także proszę się nie dziwić. Bardzo przepraszam za spóźnienie, ale czekałam na fryzjera. No i nie przyszedł. No dobrze, pani to, czy pani być może już się zdecydowała, co pani zaśpiewa? Tak. A jeszcze dokładniej. Będzie to aria Carmen z opery Carmen. Kompozycji kompozytora opery Carmen. Tak. Tylko, że ja, pani, nie mam nut do tego. Ale jestem przekonana, że maestro na pewno świetnie to zna. Co zna? Wszystko zna. To gra? Przepraszam, a pani to zna? Oczywiście. Pani Anito, bo powinna pani wejść po 4 taktach. Ja zagrałem 7, pani nie weszła. Przepraszam, ale wydaje mi się, że to pan za wcześnie skończył. Pani Anito, ja nigdy nie kończę za wcześnie. Jeszcze raz. 4 takty. L'amour est un oiseau rebelle,
Ania i to. Cztery takty. Tak, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I potem... Anita Rybalska, sopran, dramatyczny. Proszę Państwa, fortepian jest instrumentem, który, jak już Państwo wiedzą, nie ma sobie równych, dlatego zagram teraz utwór o pianiście. Utwór pianiście, który żył wcześniej niż ja, wcześniej, znacznie wcześniej w średniowieczu. Wtedy jeszcze nie było fortepianów. Dlatego on grał na dzwonach. Właśnie estetyka nie była jego mocną stroną. Nazywał się Quasimodo. Ale odniósł w życiu sukces życiowy. Naprawdę piękny, miał historię miłosną. A owoce tej miłości do dzisiaj odbierają tantiemy za musical Dzwonnik z Notre Dame. Więc miał naprawdę szczęście. I zagram Państwu temat z tego musicalu. Piękny temat jest i smutny. Jest taki smutny, że powinien się Państwu podobać. Thank you.
Koledzy grają naprawdę świetnie, a ja ciągle mam takie czasami wrażenie, że orkiestra mnie nie lubi. Nie? Mam wrażenie, że orkiestra uważa po prostu, że ja jakoś mówię rozwlekle, nieciekawie. Nie? Nie uważacie, że ja nudzę? Bo ja, moim zdaniem, to nie nudzę. Moim zdaniem te historie, które są z muzyki wzięte, są niezwykle atrakcyjnie interesujące i jedna z nich wiąże się z utworem, który za chwilę wykonamy, do którego wykonania będą nam potrzebne dwie sopranistki, tym razem dwie świetne sopranistki, bo utwór jest... utwór jest najwyższej jakości i jego powstanie wiąże się z historią, która rozpoczyna się no nie gdzie indziej, tylko w najlepszym, najwybitniejszym, najwspanialszym centrum muzycznym Europy, jakim niewątpliwie jest Wiedeń. Wiedeń w Operze Wiedeńskim jest dokładnie, która już od dawien dawna była operą na najwyższym poziomie, ponieważ dysponowała tym garniturem bardzo dobrych, znakomitych wręcz głosów. Co innego wtedy było w Paryżu. W Paryżu dopiero poszukiwał głosów. Rzym miał ciężką operę, dość ciekawą. Więc ta opera, która w Wiedniu była, no, zaspokajała wszystkie potrzeby kompozytorów. Dlatego historia rozpoczyna się właśnie tam, a nie gdzie indziej, w Wiedniu. W Wiedniu, a jeszcze mówiąc wcześniej, dokładnie to w Paryżu. Bo tam... Na Montmartre jest teraz właśnie sobie kawiarenka, taka kawiarenka, gdzie spotykają się artyści, najróżniejszych rodzajów artyści, i tam wchodzi właśnie człowiek, o którym chcę opowiedzieć. Wchodzi, to jest mężczyzna podziwiany wtedy przez wszystkie kobiety, przez wszystkich mężczyzn. Mężczyzna doskonale ubrany, czyli odpowiednie trzewiki, wtedy najmniejszy fason, sztuczkowe spodnie, jakiś tam, prawda, surdut, do tego biała koszula, bardzo czysta, no i apaszka. Ta apaszka jest o tyle istotna, że ta apaszka odgrywa dalszą rolę później. Apaszkę uszył mu polski krawiec, bardzo ciekawe to było, proszę Państwa. Polski krawiec z bardzo w sumie no, biednej rodziny, taki emigrant to był, po prostu emigrant, który do Wiednia przyjechał i tam pracował jako krawiec właśnie. I on to uszył tam w tym Wiedniu, a jednocześnie wpadł w wir wiedeńskich zajęć wszystkich, czyli to, co w Wiedniu jest. No, wino, prawda, się pije, chodzi się na bale, tańczy się walca, czyli jest Wiener Schnitzel, prawda, Wiener Spritzer. Jeśli się Państwu podoba historia bardzo, to mnie również. I dziękuję, bo to piękna historia jest, prawda? No i on tam w ten cały wir wiedeński wpadł. A Wiener Spritzer, to Państwo pewnie wiedzą, to na pół trzeba zmieszać białe wino z wodą źródlaną kryniczanką, prawda, taką wodą kryniczną. No zresztą krynica, prawda, krynica, to jest perła nasza, perła, czyli coś takiego, o czym należałoby wspomnieć, bo w krynicy mieszkał wybitny polski tenor, prawda, Zbigniew Kiepura. I on, no, słynny był bardzo, bo wychodził, prawda, zawsze na balkon, tam pod balkonem stały kobiety i on do nich śpiewał. Chciałyście równouprawnienia, to macie. I te kobiety rzeczywiście tak myślały, czyli one chciały z nim mieć resztę życia spędzić. Z nim jedynym, wszystko z nim podzielić, czyli dom podzielić z nim, pieniądze, samochód, nie wiem, dzieci z nim mieć z nim... w sumie to dzieci to już wystarczy. Thank you.
Małgorzata Krzyżanowicz i Tomek Mielasz. Małgorzata jest z Państwa prawej strony. Małgorzata Tomasz. To jest ulubiony utwór naszej orkiestry. Większość ma pauzy. I jak Państwo zauważyli, teraz właśnie miejsce zajęła grupa smyczkowa. U nas w orkiestrze jest taki ewidentny podział, że wszystkie instrumenty dęte to są panowie, a smyczki to kobiety. Znaczy jest jeszcze Michał. Ale Michał lubi kobiety. I to się bierze z tego, że chcieliśmy mieć parytet po prostu, żeby było na każdego kolegę, żeby przypadła jedna koleżanka. W sumie kolegów jest więcej, koleżanek mniej, bo część kolegów to są genie. Ale smyczki, instrumenty smyczkowe, czyli produkowane przez lutników. Każdy lutnik produkuje osobiście, samodzielnie taki instrument. To jest dzieło sztuki za każdym razem i jego wartość rośnie, im bardziej lutnik jest nieżywy. Natomiast zupełnie inaczej jest z instrumentami dętymi. One są produkowane po prostu przez wysokiej klasy firmy, które znają odpowiednie technologie i produkują je w takich małych seriach i prezentują na pokazach odpowiednich. Trochę tak jak na pokazach mody. Zapraszam Państwa teraz na taki pokaz instrumentów dętych. Zacznijmy od najstarszego instrumentu dętego, jaki w ogóle istnieje. To jest flet pana Marcina. Proszę Państwa, znaleziono flet, który ma już 36 tysięcy lat. Prehistoryczny flet wykonany z kości dyrygenta. W dźwięku fletu jest więcej powietrza, świstu i gwizdu niż samego dźwięku, szczerze mówiąc. Ale trzymamy flecista, bo jako jeden z nielicznych chodzi na próby. No i drugi instrument to jest obój. Obój pana Filipa. Obój posiada tak zwany stroi, który pan Filip samodzielnie wykonuje z trzciny, po czym wkłada go do ust, ślini, się gryzie oraz międli. Stroik jest bardzo wąski, przez co powietrze uderza oboiście do głowy, powodując jego nerwowość. Dlatego oboiści jako jedyni są objęci bezpłatnym leczeniem psychiatrycznym. Klarnet pana Adriana. Klarnet, instrument używany kiedyś w muzyce arabskiej, obecnie raczej żydowskiej. Instrument o ogromnych możliwościach wirtuozowskich, a jednocześnie wśród wszystkich instrumentów dętych najłatwiejszy do panowania. Także każdy z Państwa może być klarnecistą. Nawet pan Adrian jest klarnecistą, mimo że normalnie w ciągu dnia wykonuje inne zajęcie, jest toreadorem. Fagot. Najbardziej elegancki ze wszystkich instrumentów filharmonicznych. Powiedziałbym wręcz kwintesencja filharmonicznej elegancji. Dźwięk fagotu przypomina skargę jałówki na złego inseminatora. Drzewo na fagot, żeby było dobre, musi leżakować 10 lat, proszę Państwa. Fagocista, żeby był dobry, musi leżakować razem z drzewem. No i waltornia. Waltornia, instrument dęty, blaszany. Piękny i czysty dźwięk waltorni jest ogromnym zaskoczeniem, zwłaszcza dla waltornisty. Dlatego waltorniści często łysieją, wkładając głowę do instrumentu, poszukując tam przyczyny własnych fałszów. Ogólnie instrument dla ryzykantów. Jedyne, co jest miłe, to to, że do waltorni z łatwością mieści się butelka półlitrowa. Trąbka pana Tomka. No, trąbka, instrument znany już w średniowieczu. Wtedy grano, trębacze grali na wjazd królów oraz premierów. W XIX wieku armia amerykańska przy pomocy trąbki ratowała dyliżanse z rąk Indian. Niektórzy trębacze śpiewają, na przykład Louis Armstrong, inni obrabiają kasy, jak Quinto. Nasz trębacz szydełkuje. Puzon. Puzon pana Andrzeja, niesłychanie skomplikowany instrument. Wykonany z jeszcze bardziej skomplikowanego stopu niklu z teflonem.
puzon, gdyby rozciągnąć, miałby 3 metry 66 cm długości, dlatego prawa ręka puzonisty jest dłuższa od lewej o około pół metra. No i tuba pana Kuby. Tuba to instrument, który znali już starożytni Rzymianie, nazywała się tuba romana i tym instrumentem odstraszali mniej muzykalnych barbarzyńców, czyli już wtedy muzyka klasyczna była w odwrocie. Ciekawe, że tubistów jest mało, a jest to, proszę Państwa, jedyny instrument muzyczny dęty, do którego można się przytulić. Grupa Dęta, Chris Hamuj do wcipu. Zawsze nas interesuje, bo gramy różne gatunki muzyki. Jaka jest między nimi jakaś zasadnicza różnica? Czy w ogóle taka różnica istnieje, zwłaszcza między muzyką klasyczną a rozrywkową? I to pytanie sobie wielokrotnie zadawaliśmy i dokonaliśmy odpowiedniej analizy i wyszło nam, że w zasadzie jest jedna, jedyna różnica. Mianowicie jest to taki drobiazg jak rytm. Jest nieco inne pojęcie rytmu. Wynika to z tego, że muzyka rozrywkowa stosuje tak zwane pojęcie synkopy. To jest takie zaburzenie rytmiczne, które polega na przesunięciu akcentów. Jeżeli akcenty się przesunie, na utworze klasycznym, on się robi od razu rozrywkowy. Zapraszam Państwa do takiego przesunięcia, takiego eksperymentu. Chodzi o prosty oklask, którym akcentujemy 2 i 4. Tak jest na raz, dwa, trzy, cztery, a my akcentujemy 2 i 4. Zobaczą Państwo, mimo że zagram klasyczną melodię, to orkiestra, która będzie w tym eksperymencie uczestniczyć, od razu się momentalnie wyluzuje. Dyrygent nawet też. Chociaż nie jest to pewne. Zapraszam Państwa, wspólny oklask na 2 i 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz zagram melodię klasyczną. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery. Jesteśmy ciągle w naszym swingowym rytmie. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A teraz zrezygnujemy z synkopy i muzyka zrobi się od razu klasyczna. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Bardzo dziękuję. Jesteśmy w świecie muzyki ewidentnie klasycznej. To akurat była melodia Mozarta. To, co Państwu zagrałem, Mozarta, duet z jednej z oper Mozarta. I myślę, że warto go wykonać. Także zapraszam na estradę duet. A ponieważ sala jest duża, to dwa duety. La ci darem la mano, la mi dirai di sì. Di non è lontano partiam ben mio da qui vorrei e non vorrei mi tremo un poco il
sama gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, my yummy, dummy, fun, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Anita, Renata, Kamil, Marcin oraz Gummy Bear. Czyli Bernard Smielarz. Dyrygent, który się grawitacji nie kłania. Państwa, jest niezwykle rzadka okazja, żeby Państwo usiedli. Znaczy, okazja jest o tyle rzadka, że mamy okazję spełnić jedną z próśb naszej publiczności, która jest dla nas najważniejsza. Jest to taka prośba. No, otrzymujemy od Państwa mnóstwo zapytań, mnóstwo maili z pytaniami o to, jak wygląda kuchnia telewizyjna. O to, jak tworzy się prawdziwą, miłosną scenę w wysokobudżetowym filmie. Pani Anito, mniej martyrologii, bardziej dla Małysza może. Oh,
Marta Zalewska śpiewała. Anita Rybalska wyglądała. Dziękuję bardzo. Na następnym koncercie pokażemy Państwu, jak się robi film Avatar. Marta Zalewska. Anita Rybalska. Pięknie wygląda. Bernard Chmielarz. Oraz Filharmonia Dowcipu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. My też bardzo dziękujemy. Filharmonia Dowcipu. Jedyna taka orkiestra na świecie. Klasyczna, symfoniczna orkiestra filharmoniczna. Ukłońcie się jednocześnie. Oraz nasi soliści, Anita Rybalska, Marcin Pomykała, Kamil Pękala i wyraźnie od nich starsza Renata Drost. Maestro Waldemar Malicki! Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na przerwę. Dziękujemy bardzo. Nam się koncert bardzo podoba. Pierwszy raz jesteśmy na żywo na koncercie Filharmonii Dowcipu. Bardziej przypomina to teatr muzyczny, aniżeli Filharmonia, już na pewno nie taką operę, do której raczej chodzą panie w ich kreacjach i jest utożsamiana z czymś bardzo, bardzo poważnym, a to jest naprawdę bardzo lekki, ciekawy sposób podany. Orkiestra Filharmonii Dowcipu oraz Bernard Chmielarz, dyrygent, który potrafi wszystko zadyrygować. A to są, proszę Państwa, wokaliści operowi, którzy na pierwszy rzut oka od razu widać, że różnią się od muzyków instrumentalnych. No wyraźnie różnica jest. Tam jest więcej pracy, tu jest więcej pieniędzy. Dlatego niechęć jest. Niechęć jest wyraźna między obiema grupami. Tym bardziej, że muzycy orkiestrowi uważają, że to jest niesprawiedliwe. A wokaliści mówią wręcz przeciwnie, im się należy więcej pieniędzy, bo pracują stojąc. A muzycy mówią, co z tego, że stoją, kiedy muzycy orkiestrowi wykonują więcej ruchów na minutę. No i taka niechęć trwa. Naprawdę staramy się grupy izolować od siebie. Dyrygent tylko stara się zachować neutralność.
Dlatego chcieliśmy teraz wspólnie wykonać dla Państwa ryzykowny dość utwór. Jest to utwór z kanonu tańców polskich. A konkretnie jest to tak zwany walc polski, napisany podczas spływu Dunajcem przez niemieckiego kompozytora Brahmsa pod tytułem Taniec węgierski. Anita, Renata, Kamil, Marcin oraz Michał Kłosiewicz. Głos nieokreślony. Renata jest najstarsza, ale to widać z bliska wyłącznie. Naprawdę, trzeba się przyjrzeć. No a ja chciałem Państwa uwagę zwrócić na Bernarda, który jest naprawdę nadzwyczajnym człowiekiem. To jest dyrygent, kompozytor, aranżer, kontrabasista, smakosz.
I z tych wszystkich cech, wydaje mi się, najbardziej istotna jest cecha, która nazywa się aranżer. Bernard potrafi wszystko zaaranżować, dlatego cały świat muzyczny zamawia u niego aranżacji i również ja. Ostatnio powstała aranżacja pieśni Gershwina, to jest pieśń na głos z orkiestrą, a Bernard napisał dla mnie aranżację na fortepian z orkiestrą. Dzięki temu możemy tę pieśń teraz zagrać. To jest pieśń pod tytułem The Man I Love i myślę, że to będzie ciekawa aranżacja, tym bardziej, że zawsze pracujemy nad nowym utworem. Poproszę. Tak, ale akurat w tym wypadku jest troszkę czegoś za dużo, że blacha, może? Tak, po prostu zagramy bez blachy, dobrze? Będzie lepiej. A dla mnie jest ciągle za dużo czegoś. Także prawdopodobnie w tym wypadku drzewo. Możemy bez drzewa zagrać? Dobrze. Zagrajmy. Za dużo. Znaczy, smyczki? Czyżby? Spróbujmy bez smyczków zagrać, dobrze? Może będzie dobrze. Dobrze jest. Dlatego to jest świetny aranż, Bernardzie. Też uważam, że jest świetny, ale mimo wszystko wydaje mi się, że czegoś jest za dużo. Bernard Chmielarz, aranżer. Bernard potrafi naprawdę wszystko zaaranżować, dlatego warto teraz z jego aranżacji posłuchać utworu, który należy do muzyki rosyjskiej. Jest to wspaniały utwór napisany przez rosyjskiego kompozytora Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. Utwór nazywa się Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego. Jest to bardzo znany utwór. I jeżeli Państwo się wsłuchają bardzo dokładnie, to okaże się, że jest nawet bardziej znany, niż się Państwu do tej pory wydawało. Thank you.
Marcin, Filip, Adrian i Paweł, czyli drzewo. Oraz oczywiście filharmonia do dowcipu. Być może jeszcze tylko jeden rodzaj muzyki jest nam bardziej bliski, to jest muzyka barokowa. I chcielibyśmy dla Państwa teraz wykonać właśnie barokowy utwór. Utwór, do którego wykonania potrzebni są soliści, wokaliści. Jest doskonała okazja, żeby ich bliżej przedstawić i bliżej poznać ich umiejętności wokalne, techniki, którymi się posługują, skale, którymi dysponują, może na jakichś krótkich przykładach, zanim wykonamy utwór barokowy, o którym mówiłem. Zacznę może od pana Marcina. Dobrze, panie Marcinie? Krótki przykład, żeby pan zaprezentował się wokalnie. Zna pan to? A można jeszcze raz sam początek? On zna. Zaproszę. Wielka sława to żart, książę błazna jest wart. Złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk. Tak, tylko że to nie było to akurat. Dobrze, to może już pan Kamil, dobrze? Panie Kamil, zna pan to? Znam. No to proszę. Lado najmopile, kłamio majmento, bo taj na cento. Dobra, dziękuję, to akurat wszyscy znają. A to pan zna? Nie. A to? To znam. Oh,
chciałem Państwa uwagę zwrócić na postać Kamila, który jest najmłodszym członkiem zespołu wokalnego, jest w takim wieku tak zwanym konkursowym, czyli bierze udział w konkursach wokalnych. Nawet ostatnio wygrał międzynarodowy konkurs wokalny. Znaczy nie taki znowu międzynarodowy, bo w Czechach. Co innego pan Marcin, który na najprawdziwszym konkursie operowym we Włoszech otrzymał zwrot kosztów podróży. Także gratuluję. Pan Kamil występuje również w operach no, takich naprawdę głębokich, czyli wykonuje te słynne arie z oper Händla, barokowa muzyka, którą podobno 300 lat temu tak genialnie śpiewał ówczesny, no, niezwykle sławny kastrat Farinelli. I proszę Państwa powiedzieć, że pan Kamil osiągnął to wszystko, co Farinelli, niczego przy tym nie tracąc. No i teraz czas na utwór barokowy, o którym wspominałem. Jest to bardzo ciekawy utwór. W zasadzie jest to niezwykle mało znany i rzadko w Polsce wykonywany przykład baroku rumuńskiego. Barok rumuński rozwijał się nieco później, w XIX wieku. Ale najlepsze osiągnięcia datują się na początek XXI wieku. W baroku rumuńskim forma jest bardzo prosta. Prosta, oczywista, jasna, nieskomplikowana. Natomiast ogrom znaczeń niesie w sobie warstwa tekstowa. Dlatego wielu tłumaczy próbowało przetłumaczyć warstwę tekstową baroku rumuńskiego na jakiś inny język ogólnodostępny. Wszyscy się leczą. Z tym, że ci zdolniejsi w prywatnych ośrodkach zdrowia. My nie będziemy ryzykować, wykonamy dla Państwa utwór w wersji oryginalnej. Anita Renata, Kamil i Marcin oraz kilka minut wcipu. Bernard Mielasz oraz mój fortepian. Renata, Anita, Kamil, Marcin. Bernard Mielasz. Mój kolega.
Znamy się od dawna. No szczerze, znamy się od tak dawna, że od gimnazjum, prawda? Gimnazjum, czyli wszystko, co pierwsze, to razem przeżywaliśmy. To Państwo sobie mogą wyobrazić. No, pierwsze koncerty, prawda? Pierwsze piwo. Pierwsze wycieczki takie namiotowe. Pierwsze piwo. Dzisiaj to już jest starszy człowiek. Ale występujemy wspólnie, ponieważ wiem, jak bardzo potrzebny czasami jest koncert. Koncert, kontakt z muzyką, bo można przyjść do takiej sali jak ta właśnie i oddalić się od tempa życia, które czeka na nas zaraz po wyjściu z tej sali. Myślę, że taki oddech, który wspólnie się bierze teraz razem z muzyką, my, Państwo, jest cenny, niezwykle cenny i myślę, że warto po prostu to zrobić, czyli wziąć oddech. Zapraszam Państwa, żeby wziąć oddech teraz razem ze mną. To jest wliczone w cenę biletu. Proponuję wziąć oddech, od razu Państwo poczują, że warto tu było przyjść. Będą Państwo wypoczęci. Na trzy. Proponuję wziąć oddech i razem ze mną od razu Państwo to poczują. Uwaga. Raz, dwa. Pierwszy Pan nie wytrzymał, ale reszta z Państwa widzę bardzo dobrze. Dlatego myślę, że możemy pójść dalej jeszcze i wziąć teraz taki naprawdę no, bardzo już profesjonalny oddech. Wspólnie z jednym z kolegów, który z oddechu słynie, to jest mój kolega Filip Oboista. Filip jest, no nie wygląda, to przyznaję, nie wygląda może, ale jest, jak wskazuje nasze doświadczenie, oboistą, który ma największą pojemność płuc wśród wszystkich oboistów europejskich oraz azjatyckich. Dlatego zapraszam Państwa teraz do profesjonalnego oddechu wspólnie z Filipem. Dobrze? Weźmiemy oddech tak, jak długo Filip będzie trzymał dźwięki. Proszę starać się tak długo wytrzymać, jak będzie brzmiał ten dźwięk. Jeżeli Państwu się to uda, to naprawdę mogą Państwo być z siebie dumni. Jeżeli się nie uda, mogą Państwo być dumni z tych, którym się udało. Momentalnie ich Państwo rozpoznają. Zapraszam. Na trzy bierzemy oddech. Ja będę grał, żeby się Państwu nie nudziło, bo to będzie długi oddech. Raz, dwa. Thank you.
Małgorzata Zakrzyżanowicz, Filip Woźniakowski oraz Michał Kłosiewicz, koncertmistrz. Małgorzata, Filip, Michał. Nie są parą. Fortepian potrafi piękne dźwięki z siebie wydawać, ale oczywiście orkiestra też ma swoje zalety. I to jest o tyle istotne, że orkiestra w związku z tym ma różne zadania społeczne, istotne. No przede wszystkim takie, że występuje w różnych poważnych miejscach dla poważnych odbiorców. W związku z tym, że polityka światowa jest niesłychanie gwałtowna obecnie, to do Polski przyjeżdżają najróżniejsze delegacje zagraniczne, żeby negocjować różne trudne sprawy. I taka delegacja negocjuje przez cały dzień, a później ma wieczór wolny. Znaczy tak sobie myśli, że ma wolny, bo wręcz przeciwnie, wiezie się ją do opery szybko. Jedyne szczęście to jak opera jest w remoncie albo jest strajk baletu. Ale tak szczęście nie do końca, bo wtedy się błyskawicznie delegację przewozi do Filharmonii. I wtedy tam koledzy właśnie już są w Filharmonii i no zagrajcie może coś państwu, coś co gracie w Filharmonii. Dziękuję. A coś mniej polskiego? Znaczy, koledzy grają tylko tyle dźwięków, za ile im się zapłaci. I to trwa, chyba że znajdzie się dyrygent z wielką charyzmą. I z jeszcze większą nadwagą. No i potrafi zorganizować duże fundusze europejskie z przeznaczeniem na kulturę, a zwłaszcza muzykę klasyczną. Po czym rząd te fundusze przeznaczy na rolnictwo? Koledzy, dajcie spokój, naprawdę. Tu są ludzie naprawdę na najwyższym poziomie, mili, sympatyczni. Zagrajcie coś, co państwo znają, lubią i mogą się włączyć z oklaskiem. Thank you.
wystarczy tyle, wystarczy. Dalej państwo znają. Zresztą to jest utwór, który może zagrać każda orkiestra na świecie. Niektóre nawet taniej. Naprawdę, to nie jest żaden problem taki utwór zagrać. Co innego, zagrać ten utwór w taki sposób, w jaki on naprawdę brzmi głęboko w duszy każdego muzyka. Agnieszka Kłosiewicz. Marcin Pomykała, tenor. Oraz Michał Kłosiewicz, koncertmistrz. Agnieszka Kłosiewicz i Michał Kłosiewicz. Zbieżność nazwisk niestety nieprzypadkowa. Zbliżają się, proszę państwa, już powoli wakacje. I na pewno marzą państwo o wyjeździe do ciepłego kraju. Naprawdę ciepłego, takiego, żeby można było tam spędzić tydzień czy dwa. Na przykład taki kraj jak kraj arabski, gdzie jest naprawdę gorąco. I ja przyznam się, że mam takie wspomnienie właśnie. Poprzednie wakacje spędziłem tydzień w Egipcie. A mówiąc dokładniej, przez tydzień koczowałem na lotnisku w Sharm el-Sheikh. Bo moje biuro podróży zbankrutowało. To był ciężki okres, a byłby jeszcze cięższy, gdyby nie widok innych Słowian, których biura też zbankrutowały. Bo momentalnie się dogadaliśmy. To Słowianina się rozpoznaje błyskawicznie. Błyskawicznie, takie niebieskie oczy z reguły i tęsknota za wolnością w tych oczach. Gotowość do przytulenia butelki. I potem do walki o wolność waszą i naszą. Czesi są wyjątkiem. Także momentalnie skołowaliśmy butelkę. I zrobiło się pięknie, naprawdę. Te wydmy zamieniły się w łany zbóż. Pojawiły się brzozy, a nawet kilka sosen. Jedna rozdarta. Więc naprawdę było miło i zaczęliśmy śpiewać pieśni nasze słowiańskie. Okazało się, że wszystkie te słowiańskie pieśni coś łączy ze sobą. To jest podobna muzyka. Na przykład polska oczywiście. Albo rosyjska. Czy czeska. Czy jeszcze bardziej południowo-słowiańska.
Harmonia Dowcipu. Adrian Janda, klarnet. Justyna Meliszek. Marta Zalewska. Oraz Bernard Chmielarz, taniec z gwiazdami. Państwo, tutaj w zasadzie moglibyśmy już skończyć nasz koncert, ale chcielibyśmy zakończyć nasz koncert utworem kompozytora wielkiego i chyba nawet największego w historii muzyki, czyli Jana Sebastiana Bacha, ponieważ w tym roku dokładnie przypada bardzo istotna okrągła 286. rocznica złożenia przez Bacha podania o pracę w kościele w Lipsku. I to chcielibyśmy to uczcić, wykonując jego pieśń religijną. Jest to pieśń o wszystkich świętych, w której to pieśni wszyscy członkowie zespołu mogą się popisać swoimi umiejętnościami. Bernard Chmielarz. Dziękujemy Państwu, nasi soliści. Anita Rybalska, Renata Drost, Kamil Pękala, Marcin Pomykała, Michał Głosiewicz, Marta Zalewska, Adrian Janda, Filip Woźniakowski i reszta kolegów, którzy mają te same stawki. Bernard Chmielarz.
maestro Waldemar Malicki! I mój fortepian. Skoro państwo jeszcze nie wychodzą, to zaczyna mi się wydawać, że być może możemy coś jeszcze zagrać. I świetnie się składa, ponieważ umiemy jeszcze jeden utwór. I to jest utwór, który normalnie wykonuje potężna 100-osobowa orkiestra i 400-osobowy chór, razem 500. Tak to normalnie jest wykonywane. Niech państwo sobie wyobrażą dzisiejszą cenę biletów, gdyby tak było. Dlatego my wykonamy go naszym składem, tak jak to mamy w zwyczaju. A to wszystko dzięki temu, że aranżację napisał Bernard Chmielarz. Utwór jest spektakularny, dlatego potrzebujemy jakąś sekundę, może dwie, absolutnej ciszy i wtedy go zaczniemy. Momentalnie się państwo zorientują, że zaczęliśmy. Thank you.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? A poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, starving his life from his monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah. No, we will not let him go, let him go. Bismillah. We will not let him go, let him go. Bismillah. We will not let you go, let me go. We will not let you go, let me go. We will not let you go, let me go. Mamma mia, mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I miss you. Yes, I've been broken hearted. Lose it the day we parted. Why, did I ever let you go? Mamma mia. Witamy do wcipu! Oraz inne zespoły. Bernard Chmielarz. Człowiek, który poradziłby sobie z deficytem budżetowym naszego kraju. Dziękuję bardzo. Thank you.